W dzisiejszym odcinku, że to niby takie zaskoczenie, że mam tyle energii i takiej motywacji, tak? Dobrze, tak. Okej. Okay. W dzisiejszym odcinku będzie o planowaniu. W małych i dużych firmach. I z nami. I w życiu. Tak. I o odkurzaniu. Bądźcie z nami. Idziesz do mnie, do naszego studia śniadaniowego. De facto jesteśmy takim dzień dobry TVN, tylko po południu. Z jakim formatem my możemy konkurować? Jest jakiś taki na takim wysokim poziomie kosmicznym jak nasz? Nie. Też tak myślę. Chciałam powiedzieć, że ja tu znowu jestem, a miał mnie nie być. Ale ja... To był ostatni raz. Dzień dobry Państwu. Michał Worobek z tej strony, gospodarz tego teleturnieju, ale ja tak lubię z Tobą nagrywać i Państwo Cię tak lubią. Ale tak. Państwo mnie mają na swoim kanale. I jak tam u Ciebie ogólnie? Jakieś plany na ten rok? Wiecie, dlaczego on mnie zaprasza do tych odcinków? Chcę, żebym ja mówiła, ale żeby się nie musiał w ogóle przygotowywać do dogadywać. Tych odcinków. W ogóle nie musiał się dogadywać. Ja zrobiłam plany w osie i teraz Monika opowiedz, a ja będę się śmiał i żartował. Każdy musi robić swoje, okej? Okay? A ja powinienem tak, wiesz, takim gburem być z tyłu tutaj, tylko tak dogadywać. To jest mega fajny format. To jest format, na który ja jestem w stanie się przygotować. Ale na który ja się nie zgadzałam. Nie? Nie. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać o tym, czy trudniej jest robić firmę, czy markę osobistą. Jakie są Twoje plany na najbliższe, może nie rok, ale tygodnie? Co się dzieje fajnego w osie, w marce osobistej, którą Ty swoją piękną osobą reprezentujesz? Mam kryzys z tą piękną ostatnio. Nie dotykaj tych włosów. Dzisiaj jest dzień nagrań. Dużo różnych nagrań zrobiliśmy, ale moje włosy akurat dzisiaj postanowiły się nie ułożyć zupełnie. Każda dziewczyna to wie, jak to jest. Plany w osie są duże. Ja ostatnio czytałam, że lepiej planować na 12 tygodni, czyli na kwartał. Na rok to nie ma sensu, bo nie masz wtedy takiej elastyczności, żeby wprowadzać zmiany i też, żeby szybko sprawdzać, czy to, co sobie postanowiłeś, działa czy nie działa i że pod tym kwartale robisz podsumowanie i zastanawiasz się, co dalej. I w sumie bardzo mi to pasuje, bo wtedy masz właśnie możliwość zastanowienia się nad tym, a nie tylko raz w roku, bo teraz jak robiłam podsumowanie, to nawet nie byłam w stanie sobie przypomnieć, co robiliśmy w styczniu, tyle się działo. No powiedz mi, tu ktoś z Was planuje na rok do przodu jakieś rzeczy, przecież to można już nie żyć po roku w zasadzie, to może się dużo rzeczy wydarzyć przez cały rok, bo prawo Murphy'ego działa, jeśli coś może się wydarzyć, to się wydarzy. A ja tak nie uważam. Jak ty powiedziałeś o prawie Murphy'ego, to jeżeli ktoś ma to w głowie, z tyłu głowy, to może zadziałać jak samospełniająca się przepowiednia. Jeżeli w ogóle nie dopuszczamy tego do siebie, to istnieje szansa, że tak nie będzie. Więc znowu jakby trzeba uważać na takie refreny, które sobie powtarzamy w głowie, bo one wtedy mogą bardzo wpłynąć na to. Co to, jakaś kometa spadła? Co tu jest tak jasno? Czekaj, przesuniemy to. A propos planowania na cały rok, ja oczywiście kocham i fajnie jest mieć wizję taką bardzo ogólną na cały rok, bo to bardzo uspokaja, bo masz jakieś tam punkty, które chcesz osiągnąć, jakieś tam kamienie milowe tak zwane, no i sobie do nich dążysz, to jest super. Ja mówię o takim bardzo drobiazgowym planowaniu przyszłości, okresie roku, jest właściwie niemożliwe, bo tyle rzeczy się wydarzy po kolei, że pojawia się frustracja, no bo my nie dążymy i nie zaplanowaliśmy sobie w taki sposób. Tak się planuje projekty. Dlatego powiedziałem o prawie Murphy'ego, że ja jako doświadczony menedżer, jak z naszymi programistami albo kimkolwiek tam planujemy sobie jakiś projekt. Ponieważ ty dzisiaj wszystko wylewasz, to ja to przesunę, bo tam odsuń jest mój komputer. To, bo tak, ja jestem dzisiaj bardzo nieskoordynowany w czasie i przestrzeni. Nie wiem, jest nowy nasz sklep, albo twój landing na przykład, na nowy kurs. Na pewno nie robimy landingów, tylko robimy strony produktu w sklepie. Jeśli to jest strona produktu, tak. To za każdym razem my sobie siadamy z naszymi programistami, graficzkami i tak dalej, sobie planujemy, ile nam zajmie to czasu. No i na końcu wychodzi ileś tam godzin, 196 godzin zajmie nam to wszystko. No i wszyscy są podekscytowani, mamy sobie plan i tak dalej. Pięknie. Po czym ja mówię, okej, okay, czyli to jest plan, który zakłada, że pójdzie wszystko super gładko, że nikt będzie chory, że będzie idealna pogoda, że cały wszyscy będą mieć prąd i tak dalej. To się nie wydarzy. Zawsze będzie po drodze jakiś fuck up, coś się stanie, telefon się popsuje, więc ja po prostu wiem, że trzeba założyć tam margines na przykład 20% na to, że te wszystkie dziwne rzeczy, które się ludziom przydarzają, a nam staramy się je wyeliminować, one się zdarzą i to pomaga w planowaniu. Po to o tym powiedziałem, jako menedżer wyższego szczebla. Mi się bardzo chce śmiać, jak ty tak mówisz o tym planowaniu i takim w ogóle przyjęciu, że coś zajmie tyle, ale jeszcze dołożymy tyle. On ja nie znoszę planować. On nie planuje i zawsze mówi, że nie planuje. I teraz po prostu nagle ściema. Wyszło. Nagle ściema, jak on to planuje, ile to godzin zajmie. Ale nie, nie. Ale naprawdę. To jest mój kanał, okej? Okay? To nagrajmy to jeszcze raz. Czyli tak,
Czyli dokładnie tak jak mówisz, że jak ja planuję wszystko skrupulatnie w swoim Excelu, krok po kroku, cały rok, trzeba planować cały rok, nie ma innej opcji. I teraz musisz powiedzieć, masz rację, to u Ciebie działa. Akurat ja mam taką niefajną albo fajną przypadłość, trudno powiedzieć jak dla kogo, że ja sobie wymyślam coś i ja chcę to zrealizować natychmiast. Tak było z masterclassem, który teraz realizujemy, bo zaczęły się wyprzedaże i zobaczyłam, jak ludzie sobie wydzierają ubrania i biją się wręcz o nie w zarze. Wspaniałe. I no po prostu trzeba zrobić masterclass o wyprzedażach, bo tak nie może być, że nadal wpadamy w histerię wręcz, dlatego że część rzeczy jest przeceniona, a one i tak później leżą w szafach i są nieużywane. 2 stycznia, jak tylko spotkaliśmy się z naszym zespołem, to powiedziałam, że na jutro chciałabym mieć stronę produktu. Pozdrawiam mój zespół. I mój zespół zdążył, więc trzeba sobie dać chyba też przestrzeń na to, jak się ma taką firmę jak my, żeby oprócz tego, co jest w planach, czyli że w przyszłym tygodniu będziemy mieć w sprzedaży kurs o zestawach, zrobić coś dodatkowego i sprawdzić, jak to działa, ale też zrobić coś, co jest nowe, co jest ekscytujące i co akurat w tym momencie może się komuś przydać. Bo równie dobrze można było zostawić ten pomysł i zrobić go na czerwiec, jak będą znowu Ja dlatego tu często mówię, że jak mamy taką małą, dynamiczną, prężną firmę z młodym zespołem, taką jak nasza... Więc mamy to wszystko, na to jesteśmy gotowi. Ja mówię o podejściu mentalnym, bo różnica między małą firmą, która jest właśnie prężna, dynamiczna i musi bardzo szybko się adaptować, zmieniać, poprawiać i tak dalej, taka jak nasza tu, a dużą, większą, dalej małą firmą, taką jak na przykład ja miałem, gdzie 70 osób, taka siła bezwładności, że jak powiesz, ale jutro robimy to, zupełnie inny projekt, tak? My możemy sobie na to pozwolić, to bo wtedy... my mamy mały zespół. Tak, my mamy mały zespół, no to wtedy wszyscy mówią, spotkanie byłoby takie samo, ja podam, jaka jest różnica między tymi dwoma firmami. W mojej firmie, którą sprzedałem, różnica by była taka, że na spotkaniu ze mną, czyli właścicielem, wszyscy by powiedzieli, project managerowie, jasne Michał, super plan, to jest w ogóle najlepszy plan, jaki widzę, to jest super projekt, genialny i tak dalej. Kończy się spotkanie i wtedy mówią, o ja to się nie uda, co teraz zrobić? I po tygodniu, jak już wszyscy się zgodzili, przychodzą do mnie i mówią, Michał, miało to zająć tydzień, jednak to zajmie 5 miesięcy. Taka jest różnica, mówię, w podejściu, zwinnym planowaniu i tak dalej, i tak dalej. Zresztą sami wiecie, jak to funkcjonuje w dużych organizacjach, jak coś zamawiacie, gadacie z tymi ludźmi, zanim tam spotkanko się odbędzie, zanim kawa zostanie wypita w odpowiednim litrażu. To wszystko trwa. W małych firmach albo działalnościach jednoosobowych, markach osobistych, to tak nie może funkcjonować. Mnie by to znudziło po prostu. Ja dlatego prowadzę taką firmę, jaką prowadzę, bo mnie by wykańczały te kawki i gadanie ciągle o tym samym. I to jest tak, jak w tamtym roku próbowaliśmy robić ten wielki projekt z wielką firmą. To dla mnie to było niewiarygodne, że jest 40 spotkań, to było 40 spotkań. Ja miałem 57 spotkań, to jest firma 1200 osób, czyli już średnio. 57 spotkań i słuchajcie, nic nie ruszyło do przodu. Nie, no było, na 30 spotkaniu usłyszałem, dobra Michał, tu jest nowy prezes tego, to ty teraz powiedz nam, jak już tak 30 razy się spotkaliśmy, o co w ogóle chodzi w tym projekcie? Ale dla mnie to jest zawsze super, bo to mi pokazuje, jak ja nie chcę pracować. I dla mnie absolutnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby budzić się z ekscytacją i żeby robić te projekty z ekscytacją. W momencie, kiedy tych spotkań jest za dużo, to ja już nie mam ekscytacji. Ja już jestem po prostu tymi spotkaniami zmęczona. Lubię taką dynamikę, że właśnie że ktoś coś wymyśla, bo to nie tylko ja wymyślam, bo ty też wymyślasz i nasz zespół też wymyśla i po prostu to wprowadzamy w życie. Testujemy, sprawdzamy, a z drugiej strony no, są osoby, które dobrze się czują w takich strukturach, nie mówiąc o tym, że bardzo często takie większe od nas firmy zarabiają dużo więcej. Ale no to tam jest zasada Pareto, wyboru, że tam 20% załogi zarabia na 80% zysku. A reszta niestety w tej ogromnej już strukturze się podczepia pod to. No i oczywiście jak kiedyś pracowaliśmy w korpo albo pracowaliście w dużej firmie, no to jest tak, że przychodzimy czasem do pracy i mówimy, to nie jest dobry dzień. Ale jakoś dam radę, bo jedno spotkanie, drugie, tu się kawę gdzieś coś pogada, że niby coś tam się dzieje, ale się de facto nie dzieje. Jakoś to odbębnimy, proszę, i piątek! I dlatego problem w planowaniu i działaniu w mniejszych firmach jest taki, że tu nie ma na kogo zwalić, no. Bardzo nad tym ubolewam, bo się okazuje, że to, czego nie wykonałem, od razu tu jest uwidocznione. Bardzo żałuję. I zdarza się to często. Zdarza się to często. Jak tęsknię za dużymi strukturami, gdzie można to było ukryć. No tak to jest. Wracając do narzędzi, jakie w ogóle są w tym planowaniu, jak już mówimy o tym planowaniu, bo powiedziałaś o rocznym... Kwartalnym. Najpierw mówiliśmy, dlaczego roczne planowanie nie działa i w tych korpach, w dużych strukturach też nie. I tam wymyślono coś takiego, nazywa się to KPI, OKR i tak dalej. Różne współczynniki,
które kwartalnie się sprawdza, czy idziemy w dobrym kierunku. Bo się okazało, że jak przedtem planowano na cały rok, po roku prezes nigdy nie był zadowolony, bo to tak daleko odeszło od naszych planów, że w ogóle nie ma sensu. I tak najczęściej jest. Dlatego na pewno w planowaniu trzeba mieć jakieś takie checkpointy. Kamile Milowe. Bo to Kamila Rowińska zawsze mi się przypomina, dlatego. W każdym razie trzeba mieć takie jakieś checkpointy, jakieś liczby, albo jakieś wyobrażenia tego, ile chcemy, nie wiem, zarabiać, albo ile chcemy mieć pracowników, albo ile willi, albo ile złota w moim przypadku chcemy pozyskać. No i sprawdzamy sobie, co dany odcinek czasu, my to akurat robimy częściej, bo jesteśmy mniejszą organizacją. Czy my zdążamy w dobrym kierunku? Dobry pomysł. Tak zwane zwinne planowanie. Modne w cholerę teraz zaczyna być na szczęście już... To jest agile. Agile. Agile był wszędzie przez chwilę. Wszystko już było agile. Ale przecież ty jesteś specjalistą od agile. Ja jestem Scrum Masterem certyfikowanym, tak? Bo jak ustaliliśmy, ja jako menedżer wyższego szczebla doskonale planuję, tak? Nigdy nie wiedziałam, co to jest KPI i OKR. Michał mi to 300 razy tłumaczył, ja dalej tego nie wiem. Taka liczba, co do niej każdy zmierza, ale nikt tego jeszcze nie osiągnął, jak niebo. Tak naprawdę ta zasada Pareto może być nam bardzo pomocna i w sprawdzaniu, i w planowaniu, bo moim zdaniem wystarczy sobie, nie wiem, po tym kwartale zadać pytanie, które 20% naszych działań robi 80% wyników i skupić się na tym. I to zazwyczaj wystarcza. Teraz czytam taką książkę, jak ona się nazywa? Nawyki milionerów. Tracy'ego. Tam też jest o tej zasadzie Pareto, ale jest też tam taka druga fajna rzecz, która jakoś do mnie przemówiła, czyli żeby wypisać te wszystkie rzeczy, które trzeba robić, zależnie od tego, czy jesteś w swojej firmie, czy jesteś u kogoś pracujesz i piszesz wszystkie swoje obowiązki, wybierasz ten jeden najważniejszy, który generuje 80% wartości dla firmy. Później wybierasz kolejne dwa i masz te trzy najważniejsze. A ta cała reszta to jest coś, co możesz zdelegować albo nie robić w ogóle, dlatego że zabiera ci to za dużo czasu. I znowu to bardzo pomaga zarządzać sobą w czasie i bardzo pomaga sprawdzać, co robić, a czego nie robić, co działa, co nie działa, no bo też bez sensu, wiecie, robić rzeczy, które do niczego nas nie prowadzą. Bo... To jest bardzo niepokojący moment, bo nagle wypiszemy sobie te wszystkie rzeczy, które nam się wydają, że sprawiają, że jesteśmy zmęczeni. A jak człowiek się czuje zmęczony, to jest paradoksalnie szczęśliwy, bo mówi sobie, dobrze pracowałem. Ja wykonałem pracę, bo to się od naszych dziadków, pradziadków bierze trochę, że zawsze mój dziadek mówił, tą łopatą jak się nie narobisz, musisz się zawsze narobić, wtedy jest robota dobrze wykonana. No w takich przekonaniach dorastaliśmy, ty pewnie też. Musisz się narobić. I później się okazuje, że jak jesteśmy zmęczeni, to mówimy, nieważne, jest minus tam. Ale mamy to poczucie spełnienia. Tak. Nie, że jesteśmy zmęczeni, więc pracowaliśmy dużo. A nawet jeśli po prostu pracowaliśmy bez sensu, to i tak to zmęczenie gwarantuje, że czujemy, że zrobiliśmy dobrą robotę. A wiesz, co mi się wydaje jeszcze? Co jest jeszcze lepsze? Że tam zmęczenie i to, jak ja się czuję, to jest inna. Ale nikt mi niczego nie zarzuci. Dlaczego? Bo ja wtedy powiem, ej, ty Krzysiu, ile tam pracowałeś godzin? 50? Ja 75. I wtedy Krzysiu mówi, no faktycznie. No to słabo. To ja będę pracował 80. I tak się dzieje w tych firmach. Ja to nawet kiedyś sprawdziłem, bo my rozliczaliśmy się jako software house, czyli tam robiliśmy oprogramowanie z godzin, ile tam pracujemy i to wysyłaliśmy klientowi, on płacił za każdą godzinę. No i oczywiście, że jak płacisz za godzinę, no to nagle się okazywało, że to te godziny dlatego Scrum Master, Project Managerowie pilnują tego. Każda godzina, no to ktoś powie, ja teraz pracuję nad strategią. I teraz będziemy mieć spotkanie i tych godzin się tam pojawiało coraz więcej. Ale właśnie w takim poczuciu funkcjonują później, że ale ja się narobiłem, okej? Okay? Ode mnie się odczep. Ale tak samo jest w innych dziedzinach też, tak samo jest w domu. Ja nawet ostatnio widziałam, że to jest tak naprawdę trauma response, że bardzo wiele z nas ma tak, nie wiem czy tak macie, dajcie znać w komentarzach, że jesteście sobie sami w domu i leniuchujecie, nie wiem, oglądacie serial, czytacie książkę i tak dalej, ale jak słyszycie, że ktoś z domowników wraca, to nagle się zrywacie i udajecie, że coś robicie. Ja cały czas sprzątam, bo dlatego. Nie możecie być złapani na bezczynności. Lenistwie. Tak. I, w cudzysłowie. I w sumie się zorientowałam, że bardzo wiele osób tak ma, no i właśnie jedna z psycholożek, ja nie będę w to wchodzić, bo nie jestem psycholożką, właśnie mówiła, że to ma bardzo duży związek z tym, jak wyglądało nasze dzieciństwo i kiedy czuliśmy się wartościowi, doceniani, widziani. Więc to też jest bardzo ciekawe, więc jak widać jest tutaj bardzo dużo różnych aspektów, ale no przede wszystkim jest cały czas to,
że zamiast usprawniać swoją pracę po to, żeby móc leniuchować, po to, żeby móc odpocząć, po to, żeby móc sobie włączyć ten odcineczek serialu, czy poczytać książkę, która niekoniecznie nas rozwija, możemy pracować zupełnie inaczej. I jak zastanowimy się nad tym, co przynosi nam największe efekty, to to faktycznie może do tej oszczędności czasu i odpoczynku nas doprowadzić. Niezależnie, czy planujemy nasze domowe rzeczy, czy firmowe rzeczy, warto się nad tym zastanowić. Tak samo jest w naszym zdrowiu, że też te 20% działań, 80% efektów generują. Też jakby odpowiadamy sobie na to pytanie, co to jest, nie? Czy to jest, nie wiem, 20 minut jogi dziennie, czy trening, czy suple, czy zdrowe odżywianie i tak dalej, i tak dalej. Też my musimy o tym w jakiś tam sposób zadecydować, bo może robimy coś, co zupełnie nie przynosi efektów, a robimy to znowu zupełnie nawykowo. Dlatego ja sprzątam non-stop i jak jeszcze zacznę prasować, to już nikt mi w tym domu nic nie zarzuci. Tak, to wcale nie jest denerwujące. Ale co się denerwuje, że sprzątam cały czas, odkurzam? Tak, na przykład to, że umawiamy się, że wyjdziemy na spacer, a ty mówisz, ale ja muszę poodkurzać. Ja mówię, ale zaraz zajdzie słońce, nie będzie słońca, będzie ciemno. A jak ten okruszek tam zostanie? A jak ten okruszek? Że ja nie mogę funkcjonować wtedy w ogóle. Życie ze mną to jest absolutna, niekończąca się sielanka. Nie, no tak naprawdę doceniam, że sprzątam, mamy czysto w domu, dzięki temu super. Faktycznie to, co powiedziałaś, jest cudowne. Ale w dużych strukturach, niestety korpach, to się niestety czasem, ktoś może powiedzieć, nie opłaci. Ale widzisz, Brian Tracy mówi, że gdziekolwiek był w firmie i wprowadzał te zasady, to że to działało. W projekcie, który opowiedziałeś, że było 57 spotkań, ja to próbowałem wprowadzić, ponieważ był tam ogromny dział IT, gdzie było 12 osób, które nic nie robiły, więc powiedziałem im tak, słuchajcie ludzie, u nas w mniejszej 15 razy w firmie, działa to tak, że mamy na to, co wy robicie kwartał, tydzień, bo nikt nam nie zapłaci za to. Więc proponuję zrobić taki plan. Trzeba zrobić to, poszatkować to, wyrzucić co nie jest istotne i się widzimy tu za tydzień, zobaczymy jak nam poszło. Jaka była reakcja spontaniczna, entuzjastyczna tych ludzi. To się u nas nie uda, Michał. My jesteśmy inną firmą niż wszystkie pozostałe, to się w ogóle nie uda. Nagle ci dyrektorzy, menedżerowie mówią, nie, panie Michale, to jest doskonały plan, ale... Wie pan, my tu tak już pracujemy 15 lat, nie tykajmy tego. To się zdarza, że te ogromne struktury natykają opór na kogoś takiego jak ty, dlatego ty nie pracujesz w dużych strukturach. Dlatego mnie nikt nie lubi. Tak! Możesz przyjąć albo pierwszą opcję w takiej dużej strukturze, teraz mówimy, albo faktycznie olać to wszystko, udawać, że to się nie dzieje, jakoś przetrwać na tym etacie, albo udawać, że to się dzieje, wprowadzić te wszystkie zmiany i wtedy ktoś cię prędzej czy później zauważy i dostaniesz więcej kasy niż reszta i nie musisz o to martwić. Ja zawsze byłam zwolenniczką, nawet jak pracowałam dla kogoś, jednak dawania z siebie wszystkiego. Jakby niezależnie co robiłam, nawet jak byłam hostessą, to i tak się super starałam. Moja żona sprzedawała jako hostessa maszyny górnicze po niemiecku i chcielibyśmy to tu zobaczyć, dajcie znać, czy tak. I ona, będąc hostessą, przez przypadek, bo już znam tę historię, jest cudowna, pokazuje, jaką jesteś wspaniałą osobą. Została sama z klientami, którzy przyjechali, bo z korpo akurat jadły lunch. To poszli na przerwę, każdy ma prawo. A ty miałaś przerwę? Miałam później, zostałam, żeby pilnować stoiska. No dobra, nie zmienia to mojej opinii. Musi tak po prostu wyżywać na wszystko. No dobrze, w każdym razie zrobili sobie mili dżentelmeni przerwę i moja żona została sama z maszynami górniczymi, gdzie przyszli klienci. I co zrobiła? Sprzedała. Zakasała rękawy i po niemiecku wytłumaczyła, jak to wpłynie na ich biznes. I dzięki temu dostała awans. Czyli ja wtedy byłam na pierwszym roku studiów i dostałam propozycję, żeby rzucić to wszystko, studiować w Niemczech, skąd była ta firma, że oni mi za wszystko zapłacą i mnie zatrudnią u siebie w marketingu. Więc mogłam być panią od maszyn górniczych. Co więcej, rozmawialibyśmy teraz po niemiecku. How sexy is that? Jestem z siebie mega dumny, dlatego teraz możesz te swoje maszyno-górnicze rzeczy zaadaptować w swojej małej strukturze organizacyjnej. Nie, po prostu ja lubię dawać z siebie wszystko, bo ja wtedy czuję się spełniona. Nie jak jestem zmęczona, tylko jak coś zrealizuję. I dlatego na tym kanale tak bardzo różnimy się podejściami i przekazujemy wam nasze doświadczenia. Dajcie znać, czy wam się podobało. Masz jeszcze coś do dodania na koniec? Takie podsumowanie, taki złoty golden tip. Nie wiem, czy to jest golden tip, ale właśnie mi się wydaje, że
Żadna z tych rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, nie jest ani dobra, ani zła, bo duże struktury też sobie działają fajnie, są zarabiają. Potrzebne. Każdy musi mieć ciągle pomysły i tak jak my po prostu gonić w kołowrotku. Sam czasem mówisz, że tęsknisz za taką strukturą, gdzie miałbyś czas napić się kawy. Oczywiście. I aż tak się nie przejmować. Więc wydaje mi się, że to, co jest kluczowe, to wybrać dla siebie to, co nam odpowiada. Oczywiście. I co my lubimy robić, i w jakiej strukturze my lubimy pracować, jaką firmę my lubimy tworzyć i w jaki sposób to ma się wszystko gdzieś tam układać, bo no nie każdy będzie się czuł dobrze jako oczywiście solo przedsiębiorca na przykład, nie? I też ludzie, którzy opowiadają, że tylko solo przedsiębiorcy i że to jest takie super i wow, nigdy nie mówią o tym, jaką cenę się za to płaci. Jaką presję? Bo to nie jest, codziennie się zmagamy z tym, okej, trzeba zapłacić tym wszystkim ludziom, a jak nie, to co się wtedy stanie? No, nie ma czegoś takiego, że pójdę na urlop, albo to ktoś za mnie zrobi, no ja to muszę zrobić. Ale to prawda, masz rację i dlatego dajcie znać, jak wy, z czym się wy borykacie, albo jak wyglądają wasze przedsięwzięcia, może o jakimś nam tu opiszcie. Powiedzcie w komentarzach i go wspomnimy następnym razem, bo na przykład ktoś sobie sadzi kwiaty albo płucze złoto w Beskidach. Dajcie znać, co w ogóle, czym się w ogóle zajmujecie, to jest super ciekawe. I zawsze sobie myślę, tak jak ty powiedziałaś teraz, że przecież gdyby każdy był taki jak ja, ten świat dawno przestałby istnieć. Naprawdę. Więc cieszę się, że są ludzie, którzy są w dużych strukturach, na etatach, którzy robią te spotkania, no bo jakby każdy był taki jak ja, to by był jakiś koszmar absolutny. I każdy by się wzajemnie napędzał. Ale przynajmniej wszystko byłoby poodkurzane. Byłoby. Doskonale i popracowane, jak tylko się nauczę. Także zasubskrybujcie, jeśli wam się podobało, jeśli nie, to też. I dziękuję, że tu jesteście. W tym nowym roku ja życzę wam o czym to było wszystkiego wspaniałego. I to jest teraz najlepsze, że jak już pogadaliśmy sobie o planowaniu, to jest odcinek. Okej. Okay. Jak już pogadaliśmy i zaczęliśmy od zupełnie braku tematu z dupy z mojej strony, jeszcze tam dam twoją ikonkę, tylko trochę rozepniesz. W każdym razie, teraz jak już to mamy, to ja sobie nagram początek. Okay. Widzisz, jak sprytnie to sobie wymyśliłem? W dzisiejszym odcinku... że to niby takie zaskoczenie, że mam tyle energii i takiej motywacji, tak? Dobrze, tak. Okej. Okay. W dzisiejszym odcinku będzie o planowaniu. W małych i dużych firmach. I z nami. I w życiu. I o odkurzaniu. Bądźcie z nami. Dzięki, że tu byliście. Pa!